Halo, witam was wszystkich serdecznie, uszanowanko. Oto mój pierwszy test. Wiele ludzi mi mówiło, że moja ściana idealnie nadaje się do green screenu, dlatego też w końcu zdecydowałem się, że to wypróbuję. Czyli poniekąd zamiast green screen jestem w stanie powiedzieć, że mam green wall. Także wygląda na to, że to jest całkiem spoko. To jest kwestia teraz tylko i wyłącznie ustawienia, gdzie ta kamerka teraz będzie wyglądać i może ewentualnie trochę bardziej sobie koloru dorzucę, no chyba, że wezmę Rutino Scorpion, to będę wyglądał bardziej wyraźnie. Robimy sobie ten teścik właśnie z Bloody Rally Simulator, bo dawno, dawno nie grałem w tą gierkę, więc chciałbym ją przetestować, zobaczyć, co się zmieniło. Widzę, że bardzo dużo ciekawych rzeczy tutaj weszło. Chyba możemy wpisać jakiś randomowy numer. Albo dajcie 0, bo ostatnio 0 to chyba była mapka, którą chciałem przetestować. Dobrze. Generate random seed. No i zaczniemy. Zaczniemy. Zobaczymy, jak to wygląda, jak to ten green screen mi tu działa, czy są jakieś ściny i tak dalej. O Jezus. Czemu jestem tak blisko? Dobra. Pierwsza ważna rzecz. Kamera. Chyba się kamera zepsuła. Ewentualnie... Nie wiem teraz, jak im się to tu zmienia. Aha, nie mogę teraz nic wyjść. Done. Ok. Input. Aha, dobra, to jest to. Reset. No. Reset progress. I nie. Dobra. Zrobimy restart i jeszcze raz. Strasznie, strasznie blisko się to zrobiło. O Jezus. Ok. Aha, czyli im szybciej jadę, tym bardziej ona się oddala. A, to jest kolejna nowina, której nie zauważyłem. Ciekawe, ciekawe, powiem wam. Spoko, bardziej taka dynamiczna kamerka. Przypuszczam, że to w opcjach gdzieś się włącza, wyłączam. Zaraz przetestujemy sobie to również. Okej, ogólnie... Jak teraz zwolnię, to czy przybliży? Przybliża, dobra. Powiem wam tak, gierka naprawdę jest bardzo spoko. Deweloper non-stop nad nią pracuje. W 100% polecam grę. Już sobie tutaj... O właśnie, fixed road, fixed car, floating towards motion. Fixed road. Zoom. O właśnie, near bird's eye. Zrobimy sobie... BFR, definitely, auto optimization, show blood, okej. Jeszcze sobie zrobimy tutaj. Gdzieś tu można było wybrać chyba samochody, o ile się nie mylę. O jest, random car, właśnie. I chciałbym tu wybrać moją Mazdę. Tylko nie wiem, która to była. Dissan? Nie, to Dissan to byłby Skyline. Szczerze? Nie wiem. Hooligan. Ciężki wybór. To chyba było to. Nie, jednak nie ta. Powiem wam, że nawet samochody tutaj wyglądają całkiem spoko. Fajnie, że jest już podgląd, jakie, co ja sobie wybieram. To jest również całkiem na propsie. Co ja teraz wybrałem? Jeszcze to nie. Winnie Pooper też nie. Też nie.
A jednak to był ten Descent Groundline. To jest na podstawie Mazdy MX-5 zrobione autko. Pomogłem deweloperowi ogarnąć właśnie staty i wygląd do tego auta. Jeszcze wiem, że teraz wyścigi mają się również odbywać w nocy ze światłami. Wygląda to całkiem spoko i mi się całkiem podoba ta opcja. Aha, drzewo na trasie, spoko. Ale dobra. Już auto w połowie rozwalone, no ale myślę, że damy radę. Dobra. Ile my mamy? Mamy dwa okrążenia. Czy to jest ostatnie okrążenie? Jeszcze wyprzedzimy gościa. Nie! Nie rozwal mi auta, proszę cię. Tak, żeby chociaż drugi dojechać. Żeby dojechać drugi i będzie git. Dobra. Żeby trzeci dojechać, to już będzie lepiej. Ale przecież ja nie zrobiłem nic. To takie trochę słabe. No ale dobra. Niech będzie. Git. Okej. No to myślę, że te testy mi dużo powiedzą. Więc teraz to powinno się znaleźć na YouTubie. I widzimy się albo w poniedziałek. Jeżeli w poniedziałek uda mi się streamka zrobić, to będzie to spontan, ale będzie to zdecydowanie zapowiedziany troszeczkę wcześniej spontan. Lub widzimy się we wtorek już na normalnym streamku. Jeszcze kwestia dobrania, gdzie ta kamerka ma być, jak to będzie wyglądać. Także widzimy się wkrótce i na kolejnym streamku już będzie mój green screen, znaczy green wall.